Cześć, z tej strony Weronika Markiewicz. Jeżeli jesteś na mojej stronie, to pewnie od razu widzisz, że moją ogromną pasją jest fotografia. Oprócz fotografii interesuję się także wieloma innymi rzeczami, jak na przykład rozwój osobisty. Mam swoich ulubionych autorów, książki, które bardzo wpłynęły na moje życie, na sposób postrzegania świata. Są to m.in. takie nazwiska jak Robert Kiyosaki, Tim Ferriss czy Brian Tracy. I pewnego dnia stwierdziłam, że no skoro podziwiam te osoby za to, co piszą w swoich książkach, to zobaczę w ogóle, jak te osoby prezentują się pod kątem wizualnym w internecie teraz, tak? Wrzuciłam te nazwiska w grafikę Google. No i co się okazało? Oczywiście dużo jest te zdjęć z wystąpień publicznych czy ze szkoleń, ale też osoby te mają zdjęcia z tak zwanych sesji. Widać, że jest jednolite tło, oświetlenie, no i ci nasi bohaterowie jakoś tam sobie zapozowali do tych zdjęć. Co mnie bardzo zszokowało, że naprawdę mają ogromną ilość zdjęć w tak zwanej pozycji zamkniętej. No jak dobrze wiemy i ogólnie w społeczeństwie też się przyjęło, jest to poza zamknięta, niezachęcająca do kontaktu, budująca taki szlaban, tak, blokadę tutaj między nami i odbiorcą. Więc jest ona bardzo źle postrzegana pod kątem psychologii. Dodatkowo bardzo nie polecam tej pozy, ponieważ jeżeli pozujemy, jesteśmy przedsiębiorcami, mówcami, pozujemy w garniturze, czy tak jak ja mam teraz żakiet, no to tutaj nam się wszystko ściska, tak? Tutaj w ogóle źle to wszystko wygląda wizualnie, także no, pod każdym względem ta poza nie jest przeze mnie polecana. Dodatkowo Tim Ferriss jest dosyć dobrze zbudowany, więc on jeszcze przy takiej pozie jeszcze troszeczkę buduje większy dystans właśnie z swoją też posturą. Dlatego ja Wam gorąco nie polecam tej pozy. Możemy się jej zupełnie inaczej ustawić do zdjęć. Raz, że ona źle wygląda pod kątem psychologii, no i też wizualnie to dobrze się nie prezentuje. No ja powiem szczerze, dziwię się, że osoby takie, które są związane mocno z rozwojem osobistym i psychologią, pozwalają się fotografować w ten sposób. Robert Kiyosaki jest jeszcze dodatkowo jakiś taki przygarbiony na krześle. No, nie fajnie to wygląda. Dlatego co zrobić w takiej sytuacji, kiedy pozujemy i musimy się jakoś ustawić do zdjęć? No oczywiście zapraszam Was na mój kanał na YouTubie, gdzie nagrywam filmy ze wskazówkami na temat tego, jak się ustawić do zdjęć, żeby atrakcyjnie wyglądać i żeby to też było zgodne z mową ciała. A jeżeli filmy obejrzeliście i dalej byście chcieli mieć fajne zdjęcia, no to oczywiście zapraszam do moich sesji wizerunkowych, do udziału w sesji zdjęciowej mojego autorstwa. Wtedy na pewno będziecie wyglądać profesjonalnie, atrakcyjnie i bardzo pozytywnie. A pamiętajcie, że teraz wizerunek w sieci jest bardzo ważny. To, jakie zdjęcia wrzucamy na nasze profile społecznościowe czy na stronę, ma duży wpływ na to, jak jesteśmy odbierani i postrzegani. Także do zobaczenia w kolejnych vlogach, postach na mojej stronie lub na YouTubie. Śledźcie mnie, zaglądajcie tutaj. Pozdrawiam Was serdecznie.